Cześć, cześć! Z tej strony Klaudyna z Żywego Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać coś bardzo ciekawego, mianowicie magiczne pudełeczko. A w pudełeczku są grzyby, które wyhodowałam w garażu. Pokazywałam Wam kiedyś kołeczki shiitake, pokazywałam Wam baloty boczniaka. Natomiast tutaj mamy całą masę grzybów japońskich, które należą do grupy tak zwanych grzybów leczniczych. Właściwie to są nie do końca grzyby japońskie, ale takie grzyby stosowane szeroko na Dalekim Wschodzie, zarówno kulinarnie, jak i w profilaktyce takiej medycznej. I w Polsce również występują, natomiast są pod ochroną, więc jeżeli nawet ktoś je zna, to nie można ich po prostu zbierać i tyle. Natomiast ja skorzystałam z gotowych grzybni, gotowych balotów. Pokażę Wam teraz tutaj jednego tego grzybka czy dwa. Później będzie drugi filmik, gdzie w zbliżeniu będziecie sobie mogli spokojnie obejrzeć, ponieważ są całkiem niesamowite. To, co tutaj widzicie, jest to, pewnie część z Was zgadła, jest to przerośnięty shiitake. Bardzo, bardzo przerośnięty shiitake, czyli Lentinula edodes, tak, o ile dobrze pamiętam. I w ogóle może zacznijmy od tego, jak te grzybnie wyglądały. Chciałam Wam bardzo pokazać, w jaki sposób te grzybnie wyglądały u mnie w garażu. Natomiast mam tu teraz taką trochę niefajną sytuację osobistą i muszę być w Krakowie. Dlatego te grzybnie były takie trochę niedopieszczone przeze mnie, w ogóle było dużo tam turbulencji, więc nie będę Wam teraz opowiadać. Dość powiedzieć, że mama po prostu przyniosła mi te grzyby. One nie były dokładnie tak wyhodowane, jak powinny być, ponieważ mnie fizycznie nie było. Natomiast kiedy będę przygotować grzybnie do drugiego rzutu i będę po prostu na miejscu, to z pewnością Wam te grzybnie pokażę. Ok, więc dlatego ten shiitake przerósł. Nikt shiitake w takim dużym stanie raczej się nie je, dopóki one są malutkie. Co ciekawe, grzyby typu shiitake i właśnie te grzyby, które będę Wam pokazywać, one są hodowane jak najbardziej dla właściwości prozdrowotnych, kulinarnych i prozdrowotnych i jest mnóstwo, szczególnie na Dalekim Wschodzie, badań właśnie dotyczących tego, w jaki sposób grzyby shiitake wpływają na odporność, na system właśnie immunologiczny, w jaki sposób pomagają w walce z wirusami, infekcjami bakteryjnymi itd., itd. Więc to jest bardzo dalekie od tego naszego przekonania, że w grzybach nic nie ma, no bo mamy zapewne zazwyczaj przed oczami pieczarkę, no której rzeczywiście niewiele jest. Więc tak, to jest shiitake, najczęściej w ogóle uprawiany grzyb świata i bardzo powszechny. W Polsce można kupić troszeczkę świeży, można kupić suszone. Wiadomo, takie są najlepsze, jeszcze jak można mieć w garażu, bardzo, bardzo proste. Drugi grzybek, ja sobie tutaj mam karteczkę, gdzie posiłkuję się japońskimi nazwami, ponieważ no powiedzmy sobie, że nie jestem najlepsza w tym. To jest bardzo ciekawe, a bardzo delikatnie chcę to zrobić. To jest, po japońsku jest to yamabushi, natomiast po polskiemu jest to suprówka jeżowata. Ta supróweczka jest jeszcze bardzo, bardzo malutka, ale tak jak mówię, no widzicie, shiitake przerośnięte, suprówka za mała, cóż poradzić. I ona powinna mieć właściwie taką wielkość, no nie ma gospodyni, nie mam co zapilnować, taką wielkość, nazywa się suprówka, ponieważ ma tutaj takie małe sopelki, zobaczycie to zresztą z bliska. I można ją w Polsce jest pod ścisłą ochroną Czerwona Księga, więc nie ma o czym mówić, gdybyśmy chcieli ją zbierać z natury. Natomiast sprzedawane są czasami ekstrakty suszone, znaczy ekstrakty, jest sprzedawana w formie suszonej i podobno jest sprzedawana jako grzyb, który podnosi koncentrację, czy jakieś stosowane w przypadku nadpowodliwości, problemy z pamięcią i tak dalej. Natomiast ja oczywiście go spożyję kulinarnie, więc to jest moja malutka sopluweczka. No i jest bardzo często wykorzystywany w Chinach czy w Japonii właśnie ze względów zdrowotnych czy tam kulinarnych. I druga, Buna Shimei, po japońsku u nas bokownik wiązkowy, tak? Wygląda tak, super pięknie. I ten akurat jest idealny, taki jaki chciałam mieć. On naturalnie rośnie sobie, w takich klasterkach, właśnie wyrasta i mama mówi w ogóle, że niesamowicie wyglądało to wszystko w garażu, kiedy obok siebie były trzy baloty, z każdego wyrastało coś innego. Także no, mam nadzieję Wam te baloty pokazać. Wygląda tak, przepiękne, idealnie białe kapelusze, również zastosowanie jak najbardziej kulinarne i zastosowanie jak najbardziej takie quasi lecznicze. Także to tyle. Co Wam chciałam pokazać, zapraszam Was teraz do filmiku drugiego, gdzie z bliska pokażę Wam po prostu te grzybki, jeżeli ktoś się interesuje. Dla mnie bardzo fajna sprawa, że można sobie mieć fajnie pachną leciutko tak orzechowo, można sobie mieć tego typu grzyby w garażu. Są bardziej wymagające w uprawie niż grzyby, niż te.
Ja wam to pokazywałam. O, te co rosną. Niż boczniaki, ponieważ trzeba utrzymywać wilgoć ciągle. Dwa czy trzy razy trzeba spryskiwać. Codziennie nakłada się na balon taką siatkę i trzeba tą siatkę spryskiwać. Dobra, tak jak już mówię, to wam jeszcze powiem, że kiedy dostałam te baloty pocztą, dostałam je zbyt późno, niż byliśmy umówieni ze sprzedawcą i przez to przez tydzień nie byłam w domu. One w ogóle były przyschnięte. I z jednego balotu stało się, że one się, znaczy były przyschnięte, przyschły się przez ten tydzień, kiedy mnie nie było. Dlatego ten pierwszy rzut shiitake, który miał być więcej, niestety jest przyschnięty. No i powiem, że z całego balotu jeden shiitake mi wyrósł, także nie jest to jakiś, no wiecie, sklep bym nie otworzyła z grzybami shiitake. Natomiast będę spróbować jak najbardziej zeskrobywać te stare, zeschnięte części z grzybni i aktywować je jeszcze raz. Więc wtedy się na pewno zobaczymy albo w garażu, albo przed garażem i będziecie mogli się przyjrzeć, jak wygląda uprawa tego typu grzybów. Także to tyle. Dajcie znać, czy liście któreś z tych grzybów, albo czy byście chcieli sobie pouprawiać. Do czytania wkrótce, do zobaczenia i zaraz przełożę kamerę. Chętnie wam pokażę z bliska, jaki niesamowity kształt i tekstury mają te grzyby. Nie wiem, czy ktoś obejrzy ten film, bo podobno 7 minut to jest maks na YouTubie, więc nie wiem, czy ktoś ze mną tyle wytrzyma, ale miłego dnia i do czytania wkrótce. Hej, hej!